Witam Państwa serdecznie. Ciągle jesteśmy w Pałacu Tłokinia. Zakończyła się pierwsza konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Jest niedzielny poranek przed mszą świętą, a naszym gościem jest dr Andrzej Gliwa, który wczoraj wygłosił wykład na temat stresu pourazowego wśród jeńców tatarskich wziętych w niewolę na terenach Rzeczpospolitej, na terenach Rusi, Podola i Wołynia. Andrzej, skąd wiadomo o takich dość subtelnych i nie i umykających źródłom informacjach? Skąd o tym wiadomo, o tym stresie, co ci ludzie przeżywali? Bo rozumiem, baza źródłowa jest szczupła. Tak, masz rację. Baza źródłowa jest bardzo, znaczy mało rozpoznana, pewno istnieje, ale są to źródła, które do tej pory nie były analizowane od strony właśnie zjawiska stresu pourazowego. No i to jest, wydaje mi się, od razu takie zastrzeżenie zaskakujące, biorąc pod uwagę skalę zjawiska najazdów tatarskich, długotrwałość tego zjawiska, intensywność. No tutaj trzeba by było wspomnieć w tym kontekście o ilości tych jeńców tatarskich wyprowadzonych z terenów Rzeczypospolitej, czy wcześniej państwa Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego od XV wieku do schyłku XVII wieku. To jest liczba mniej więcej 1 200 000 osób. To jest oczywiście przeliczone, oczywiście to jest szacunek, no tak, ale opiera się na dosyć takich danych sprawdzonych do poszczególnych najazdów. W skali rocznej średnio to było jakieś dla państwa polsko-litewskiego 5 tysięcy osób. To bardzo dużo. Czyli biorąc pod uwagę ten potencjał demograficzny państwa polsko-litewskiego, w połowie XVII wieku on sięgał tam 11-12 milionów, to te 5 tysięcy osób to jest, tak jakby dzisiaj dla terytorium państwa polskiego rocznie znikało 15 tysięcy osób. No to zauważalne. I to oczywiście nie z całego, w okolicznościach dramatycznych jeszcze do tego. Nie z całego terytorium oczywiście, z tych terenów południowo-wschodnich, więc na przykład gdyby dzisiaj z terenów Lubelszczyzny, Podkarpacia ginęło te 15 tysięcy osób wyprowadzanych czy porywanych do niewoli, to byłoby zjawisko znaczące. No i biorąc to pod uwagę, można powiedzieć, że i jeszcze oczywiście odnosząc się do charakteru działań sił tatarskich na terenach państwa polsko-litewskiego, czyli ten profil działań asymetrycznych, które były jakby nakierowane na przestrzeń cywilną, czyli na działania przeciwko ludności cywilnej, generalnie bezbronnej, a nie siłom regularnym wojsk koronnych czy magnackich, prywatnych. To była właśnie zasadnicza zasada, którą rządzili się dowódcy tatarscy. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, można wysnuć taki wniosek, że ten styl działań tatarskich nie pozostawiał, znaczy pozostawiał właśnie znaczący ślad w psychice tej ludności, która była przedmiotem operacji grabieżczych, rajdów poniewolników ze strony ord tatarskich. Na pewno tak było, gdyż intensywność tej działalności była okresowo bardzo duża. Gdzie są ślady po tej traumie? W pieśni ludowej? No właśnie, one są, można powiedzieć, trochę do tej pory były marginalizowane, były nie były przez historyków badane, ale właśnie jednym z takich rodzajów źródeł, gdzie możemy spotkać ślady tej traumy, to jest właśnie tradycja ludowa, to są podania, legendy miejscowe, lokalne, czasem ograniczone do kilku wsi, jednego miasta, bo gdzieś dalej mamy już inną legendę związaną z innym najazdem, z innymi czasami, ale generalnie jeśli chodzi o typ tych podań, to jest, można powiedzieć, taki jeden wielki lament, bezradność, skarga na ciężki los spowodowany na przykład utratą swoich dzieci, swoich najbliższych członków rodzin, spaleniem domu, utratą mienia, czyli to, o czym wczoraj mówiłem, czyli taką znaczącą deprywacją na tle ekonomicznym. I to dotyczyło głównie ludności chłopskiej, bo ona była przedmiotem grabieży ze strony tatarskich. Tak jak mówiłem, te działania się koncentrowały na obszarach wiejskich.
I możemy tu mówić w tym kontekście o takim typie działań, czyli o takim ruralizmie militarnym ze strony Tatarów, gdyż no, w odróżnieniu na przykład od wojsk szwedzkich, no, Szwedzi koncentrowali swoje działania podczas potopu właśnie w miastach, tam gdzie stacjonowali, wybierali kontrybucje, często palili te miasta, a Tatarzy odwrotnie. No, jeśli atakowali, to małe ośrodki miejskie lub średniej wielkości, miasta, które dysponowały sprawnymi systemami obronnymi, nie były atakowane. No, oczywiście biorąc pod uwagę no, te zasady tatarskiej sztuki wojennej, które hetman Wielki Korony Stanisław Jan Jabłonowski w drugiej połowie XVII wieku nazwał manierą wojny tatarskiej, no, którą określił wtedy jako niewiadomą, no, ale odnosił to do właśnie do tej odmienności, niestandardowości działań sił tatarskich, które można odnieść właśnie do działań asymetrycznych, krótko mówiąc. Powiedziałeś wczoraj o dziewczynie, która została porwana do niewoli i wróciła, i ona zostały po tym jakieś zapiski. Tak. To jest unikatowa rzecz, bo no, chłopi jako warstwa społeczna niepiśmienna nie pozostawiali w XVII-XVI wieku takich źródeł, ale to jest unikatowa rzecz, gdyż tu mówimy o Katarzynie Kasi Kolasie, czyli chłopskiej dziewczynce, wieśniaczce ze wsi Morawsko w ziemi przemyskiej, która została wzięta w Jasyr jesienią 1672 roku. No i trafiła na Krym, nie została dalej sprzedana, znaczy dostała się do jakiegoś gospodarstwa na Krymie i była tam po prostu zwykłą pastuszką. Chyba opiekowała się baranami. No i miała na tyle szczęścia, to był wyjątkowy też, chyba jeden z wyjątkowych przypadków, że wróciła po 4 latach do kraju. I do tej własnej wsi, no bo pamiętała skąd jest. No tak. Była na tyle już dzieckiem dużym, że pamiętała nazwę. Aha. Gdyby nie pamiętała, no byłaby gdzieś pewno zupełnie w innym miejscu. A wróciła dlatego, że układ pokojowy zawarty pod Żurawnem w 1676 roku, chyba punkt 9 tego traktatu, gwarantował no, powrót ludności wziętej w Jasyr. Poprzednich lat. No i wracając właśnie do tych jej przeżyć, no, pozostawiła taką relację. Znaczy spisywał ją miejscowy ksiądz. I oczywiście ona tego nie pisała, no, ale jest to relacja, na której możemy właśnie się oprzeć i jakby ją zanalizować pod kątem właśnie tego stresu pourazowego. I wydaje mi się, że no, ta jej relacja jest takim, no, można powiedzieć, no, kluczowym, jednym z dowodów źródłowych, że ta trauma no, dotyczyła jeńców tatarskich. A co tam jest w tej relacji? No i tam mamy bardzo wiele szczegółów podanych, począwszy właśnie, ona to chronologicznie omawia, począwszy od wzięcia w Jasyr. No i co ciekawe, ja to też sprawdzałem od strony obiektywności, no, rzetelności tej relacji, czy faktycznie wieś Morawsko została wtedy spustoszona przez Tatarów. Oczywiście tak, jest, zachował się jurament z 1673 roku, zachowany w aktach grodzkich i przemyskich. Wieś została spustoszona 4 października 1672 roku. Zostały tam spalone no, kilkanaście gospodarstw zagrodniczych, też komornicze, kilkanaście kmiecych. No i oczywiście też jest wymieniony Jasyr, ale nie ma liczby podanej. Ale no, wiadomo, że Kasia Kolasa była jedną z tych brańców, którzy zostali wzięci w Jasyr wtedy przez Tatarów. No i ona jakby już na samym początku zaznacza, że była świadkiem śmierci własnego ojca, który został zabity w walce wręcz z jednym z ordyńców, który jest określony jako czarny. No, tutaj chodzi o, tak ludność określała ówcześnie Tatarów, tych koczowników z ordy budżackiej. Tutaj trzeba powiedzieć, że ten najazd październikowy, który ogarnął tą centralną część ziemi przemyskiej, był organizowany już od przełomu września, października. No i tam były mieszane oddziały ordy budżackiej i krymskiej. No i do domu wdarł się właśnie jeden z tych Tatarów, określony jako czarny, dziki. No i siekierą zabił tego ojca, Kasi Kolasa. A ją
i matkę zagarnął Jaser. No i zostali odstawieni do kosza, który funkcjonował chyba pod Torkami. Taki mniejszy kosz, a później chyba do tego kosza głównego pod Krechowem, który funkcjonował pod Lwowem. No i później oczywiście ona szczegółowo opisuje właśnie ten przemarsz w takich bardzo dramatycznych okolicznościach płonących domostw, lasów, no bo Tatarzy też wtedy podpalali okoliczne wioski. Oczywiście to jest też kolejny jakby element ich działań, które miały jakby osłabić wolę oporu ludności, która była napadana. No i po prostu wywołać chaos, zamieszanie. To był jedno z narzędzi używanych przez ordyńców w czasie najazdów. No i później oczywiście mówi o tej dramatycznej sytuacji rozdzielenia właśnie z mamą, że mamy już nigdy nie widziała, o skrępowaniu rąk. To też jest bardzo ciekawe i potwierdza, jak ten Jaser był transportowany, ile to trwało, o tym wielkim płaczu tego Jasyru, czyli tej ludności, która była pędzona na południowy wschód, no bo ona przez Podolę dostała się później na Krym, więc no, mamy tam szereg tych symptomów, właśnie objawów tego stresu pourazowego, między innymi ten płacz, amnezja czasowa, czyli ona tam mówi, że nie pamięta wielu rzeczy, które się odbywały w czasie tego przemarszu, na przykład ile ten marsz trwał, przez jakie okolice szły, no ale też mówi o tej dramatycznej sytuacji tych ludzi pędzonych, czyli o tym wielkim wysiłku fizycznym, no tak, na granicy wydolności w ogóle fizycznych możliwości. To było tak. No i oczywiście też no, ujawnia tam szereg takich faktów z logistyki tego transportu, jak Tatarzy tam ich żywili w czasie tego przemarszu, jak ich pilnowali. No i oczywiście później przechodzi już płynnie do tych swoich losów już jako niewolnica. Mhm. Już gdy została sprzedana i dostała się w ręce jakiegoś tam gospodarza z Krymu, nie mówi dokładnie, kto to był, nie ujawnia nazwiska. W każdym razie tam przebywała chyba 3 lata i później wróciła jako, no, można powiedzieć, jako wyjątkowa sytuacja, no bo większość tych jeńców nie wracała. Nie wracali. To są rzadkie przypadki, że ktoś po prostu powrócił. Tak, to są jednostkowe. Na przykład w XVII wieku to mamy takie sytuacje, dwie, właśnie ten rok 1676, gdy większa grupa jeńców wróciła. No i później 1699 też dzięki zawarciu układowi pokojowemu z Turcją w Karłowicach, z Imperium Osmańskim. Ale to już jest schyłek. I aktywności tatarskiej, a wcześniej nie ma takich przypadków. A wcześniej wracano, ale to dotyczyło głównie szlachty, która była wykupiona. Wykupywana tak, na zasadzie okupu. A jeśli chodzi o większe grupy jeńców, to jednak nie wracali. Aha. Po prostu byli do końca życia już w granicach Imperium Osmańskiego. Padło wczoraj pytanie. I różne losy były. No, co się, no, mów. I jeszcze jeden przypadek, bo wydaje mi się, też jest taki, można powiedzieć, przykład, który zawiera w sobie losy dużej części jeńców. Jeszcze bardziej dramatyczne losy, gdyż też rok 1672. I wydaje się, że tutaj jeszcze taki bardziej przykład wymowny dotyczący tej traumy. Losy rodziny czteroosobowej Popa Ruskiego ze wsi Rozbórz Okrągły. Też mniej więcej te okolice na południe od Jarosławia, ziemia przemyska, powiat przemyski. Cała rodzina wzięta w Jaser właśnie w październiku też 1672 roku. No i jest krótka relacja, zaledwie kilkuzdaniowa o tym, że rodzina dostała się właśnie w Jasyr, była transportowana przez oddziały Ordy Krymskiej w kierunku już Mołdawii, no bo tam oczywiście ta logistyka była bardzo skomplikowana, no ale oczywiście jedna osoba z tej rodziny, czyli żona tego ruskiego popa, została uwolniona. To się stało w czasie bitwy pod Komarnem, czyli te oddziały armii korony dowodzone przez
hetmana Jana Sobieskiego no, odbiły dużą część Jeszy, bo to wczoraj o tym mówiłem, około 20 tysięcy osób. No i wśród tych odbitych jeńców była ta żona tego ruskiego popa. No ale w momencie ataku chorągwi koronnych na ordyńców, oni zaczęli ścinać Jasyr. No to była taka stała praktyka, żeby odstraszyć atakujących, żeby nie kontynuowali tego ataku. I w czasie właśnie no, tego właśnie tej praktyki zabijania został zabity mąż, czyli ten pop z rozboża. No i jeszcze oczywiście było dwóch synków małych, dwu i chyba trzyletni. Ten syn o imieniu Samuel został porzucony na polu bitwy, no ale prawdopodobnie, nie wiem, czy został zrzucony z tego bachmata, bo on był na koniu przewożony, po kilku godzinach zmarł, a drugiego w ogóle, Piotra, nie udało się w ogóle znaleźć. Także generalnie po tym napadzie można powiedzieć, że do wsi wróciła wdowa, bez dzieci, bez męża, no tak, do spalonego domu. No i można zapytać, no, czy to nie mogła być trauma. To, nie, no, to była głęboka trauma. No i teraz jeszcze no, można się odnieść do tego, jak dużą populację ogarniała ta trauma. No oczywiście takich badań nie możemy zrobić, bo ci ludzie już nie żyją, ale no można przez analogię jakby wnioskować o nasileniu tego zjawiska i wydaje mi się, że no dzisiejsze badania, które się odnoszą do Bliskiego Wschodu, do tych działań zbrojnych, które są prowadzone właśnie na Bliskim Wschodzie, na przykład w Strefie Gazy, w Jemenie, w Syrii obecnie, no ujawniają, że tym stresem pourazowym, to mówię o ludności cywilnej, nie mówię o żołnierzach, no jest objęta od 16 do 30% populacji. No i wydaje mi się, że w przypadku tej ludności tutaj na kresach południowo-wschodnich ten wskaźnik mógłby być jeszcze wyższy, gdyż ta trauma była tak powtarzalna. A powtarzanie tej traumy rokrocznie, czy w takich interwałach nawet kilkumiesięcznych, no bo z takim zjawiskiem mamy do czynienia niekiedy, to musiało powodować jeszcze większe zranienie, urazy psychiczne czy psychosomatyczne. Więc, a wśród dzieci ten wskaźnik sięga nawet dzisiaj do 70%. No, o tych dzieciach mamy też bardzo liczne wzmianki w diariuszach, w różnych relacjach dotyczących najazdów tatarskich, że całe grupy dzieci są na przykład uwalniane w czasie bitew. No i ta bitwa pod Kamarnem też tam mamy jedną wzmiankę w jednym z diariuszy o dużej kilkuset osobowej grupie dzieci no, uwalnionych przez żołnierzy. I teraz tak, czy te źródła są publikowane, czy ty je oglądasz w archiwach, czy gdzieś są jakieś zbiory tych dokumentów, które można by było... Znaczy, one są rozproszone. Tak zwany szary czytelnik. One są rozproszone, częściowo są publikowane, no bo są to jeszcze wydawnictwa źródłowe z początku XX wieku, generalnie te XIX-wieczne i to są źródła na przykład no, takie, można powiedzieć, pod względem tytułów niewinnie zupełnie wydające. Na przykład jest diariusz najazdu tatarskiego, diariusz pogromu tatarskiego. No, mówię o tej bicie pod Komarnem. No i w takim diariuszu można na przykład no, zobaczyć te losy tego Jasyru. Czasem no, w relacjach czy jakichś na przykład konfesatach jeńców tatarskich jest sporo informacji na ten temat, ale takie bezpośrednie relacje od świadków wydarzeń, od tych wziętych w Jasyr, one są bardzo rzadkie. No i to świadectwo Kasi Kolasy jest może być unikatowe, chociaż no spodziewać się można, że jeszcze gdzieś są inne, ale na razie tych świadectw takich większych, objętościowo pełniejszych, to jest wyjątkowe. No ale tym bardziej cenne mi się wydaje, bo wszystkie te kryteria, które są no, dzisiaj jakby brane pod uwagę, jeśli chodzi o ten stres pourazowy, mówię o tej publikacji z 1980 roku Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i tego przewodnika po stresie pourazowym, no to one tam wszystkie się jakby znajdują. Jasne. Dobra, proszę Państwa, koniec przygody w Pałacu Tłokinia. Naszym gościem był dr Andrzej Gliwa. Mam nadzieję, że przed nami kolejna przygoda w innym miejscu, które
Lokalizację kolejnej konferencji zdradziłem wczoraj, natomiast termin zdradzę w późniejszym terminie. Baranów Sandomierski. Jeszcze nie wiem, kto tam wystąpi, ale zobaczymy. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.